Dawno, dawno temu żyło sobie pewne rodzeństwo, Jaś i Małgosia. Niestety ich matka odeszła, kiedy byli bardzo mali. Żyli z tatą w chatce w lesie. Ich ojciec ciężko pracował jako drwal, aby ich nakarmić, a w tym samym czasie opiekował się nimi. Kiedy minęło parę lat, stwierdził, że jest mu zbyt ciężko zajmować się wszystkim, więc postanowił ponownie się ożenić. Nowa żona drwala pochodziła z bogatej rodziny i nie znosiła tego, że byli biedni i musieli mieszkać w jakiejś chacie głęboko w lesie. Dodatkowo nie lubiła dzieci drwala. W mroźną zimową noc, kiedy szykowali się do spania, Jaś i Małgosia usłyszeli rozmowę rodziców. Jak my przeżyjemy tą zimę? Nie mamy wystarczająco jedzenia. Jeśli nie pozbędziemy się dzieci, umrzemy z głodu. Ojciec sprzeciwił się gniewnie. Nie ma sensu się kłócić. Podjęłam decyzję. Jutro zabierzemy je do lasu i tam zostawimy. Słysząc to, Małgosia rozpłakała się. Jej brat Jaś pocieszał ją. Nie martw się, Małgosiu, jakoś znajdziemy drogę do domu. Tej samej nocy Jaś pozbierał tyle kamyczków, ile zdołał wsadzić do kieszeni. Rano wszyscy udali się w stronę lasu. Ojciec powiedział, że idą na rodzinną wycieczkę. Kiedy szli przez las, Jaś po kryjomu wyrzucał kamienie, aby zaznaczyć drogę do domu. Po południu ich ojciec i macocha rozpalili ogień i powiedzieli, że zaraz wrócą. Odeszli i zniknęli w lesie. Oczywiście nie wrócili. Kiedy nastała noc, straszne odgłosy dzikich zwierząt odbijały się echem wokół nich. Trzęsąc się wraz z odgłosami lasu, nie odchodzili od ogniska, aż księżyc nie zaświecił na niebie. Zaczęli iść za kamieniami, które świeciły w blasku księżyca. Świetnie, Jasiu, to był mądry pomysł. Kiedy dzieci wróciły do domu, ich ojciec był bardzo szczęśliwy i zdziwiony zarazem. Ich macocha również udawała, że się cieszy, ale ona decyzji nie zmieniła. Była zasmucona, że dzieci wróciły. Po 3 dniach macocha postanowiła znowu spróbować. Tym razem, nocą, zamknęła drzwi Jasia i Małgosi, aby Jaś nie zbierał kamieni. Ale Jaś był sprytny. Kiedy szli do lasu rankiem, tym razem rzucał kawałki chleba, które pozbierał po wczorajszej kolacji i znów zrobił szlak do domu. W południe ich ojciec i macocha udali, że muszą wyjść na chwilę, zostawiając ich znowu samych w lesie. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wrócą, postanowili wrócić do domu przed zachodem słońca. Ale nie udało im się odnaleźć szlaku, ponieważ rozrzucony chleb został zjedzony przez ptaki. Małgosia zaczęła płakać. Pierwszy raz Jaś poczuł się bezradny. Tym razem dzieci naprawdę się zgubiły. Bez jedzenia i śmiertelnie przestraszone błądziły po lesie. Trzeciego dnia zobaczyli białego jak śnieg ptaszka, który ćwierkał dla nich piękne piosenki pięknym głosem. Na chwilę zapomnieli o głodzie i szli za ptaszkiem. Ptaszek zaprowadził ich do śmiesznego domku. Dom ten miał ściany z chleba, dach z ciasta, a okna były z cukierków
i był cały pokryty kremem. Jaś i Małgosia nie wierzyli własnym oczom. Dom wyglądał pysznie. Dzieci zapomniały, jak bardzo są zmęczone i pobiegły do domku. Jak tylko mieli ugryźć dom, usłyszeli głos dochodzący ze środka. Halo? Kto się obija o mój dom? Spojrzały i zobaczyły miłą starszą panią. Kiedy opowiedziały, co im się przytrafiło, zrobiło się jej przykro i wpuściła je do domu. Wewnątrz dom wyglądał inaczej niż na zewnątrz. Był mroczny, straszny i nie czuły się w nim zbyt dobrze. Jednak były tak zmęczone i głodne, że nie przejęły się za mocno. Starsza pani przyniosła najróżniejsze potrawy i desery, a dzieci jadły to, czego nigdy wcześniej nie widziały. Tej nocy spały na najwygodniejszych łóżkach, jakie widzieli. Kiedy obudziły się rano, starszej pani nie było w domu. Zaczęli się rozglądać. Na końcu korytarza zobaczyli drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli skrzynię ze złotem i skarbami. Byli bardzo zaskoczeni. Jaś próbował przyjrzeć się bliżej i wtedy usłyszeli jej głos. A co ty tu wyprawiasz? Kiedy się obrócili, zobaczyli twarz czarownicy tuż przed nimi. Wygląda na to, że ta miła starsza pani to czarownica, która zwabiła ich do swojej komnaty pięknym domkiem. Dzieci próbowały uciec, ale drzwi były zamknięte. Czarownica pociągnęła Jasia za włosy i zamknęła go w klatce. A potem zaciągnęła Małgosię do kuchni. Twój brat jest za chudy. Ugotuj mu coś, żeby był grubszy. Kiedy będzie w formie, będzie dla mnie pysznym kąskiem. Tylko pamiętaj, tobie nie wolno nic jeść. To całe jedzenie jest dla niego. Nie mając wyjścia, Małgosia zaczęła gotować. Na szczęście Jaś był mądrym i sprytnym chłopcem. Postanowił oszukać złą czarownicę. Każdej nocy, kiedy czarownica spała, kopał dziurę w ziemi pod klatką. Czarownica sprawdzała codziennie, czy chłopiec jest już grubiutki. Ale Jaś nie jadł nic, co ugotowała Małgosia. Zamiast tego zakopywał to jedzenie w dziurze pod klatką. W tym czasie czarownica kazała gotować więcej. Trwało to kilka dni. I czarownica już nie wytrzymała. Gruby, chudy, wszystko jedno. Dzisiaj zrobię ciasto z Jasia. Obróciła się do Małgosi. Zajrzyj do pieca, czy ciasto jest już gotowe. Będąc w strachu, Małgosia również była mądra jak jej brat i wiedziała, że czarownica będzie chciała ją wepchnąć do pieca. Nie mogę wsadzić głowy i zobaczyć ciasta. Jękła Małgosia. Czarownica odepchnęła ją na bok, a jej samej głowa utknęła w piecu. Małgosia z całej siły popchnęła złą czarownicę, wcisnęła ją do pieca i zamknęła drzwiczki. Małgosia wiedziała, gdzie czarownica trzymała klucze. Od razu pobiegła do Jasia, aby uwolnić go z klatki. Ogień z pieca zajął cały dom. Jaś i Małgosia uciekli z płonącego domu do lasu, ale nie wiedzieli, dokąd iść. Chwilę później znaleźli rzekę. Wielki łabędź zabrał ich na drugą stronę rzeki. Dzieci się rozejrzały i po chwili wiedziały, gdzie są. Pobiegły do domu tak szybko, jak potrafiły. Widząc dzieci, ojciec był bardzo szczęśliwy. W
łzach szczęścia opowiedział, że macocha chwilę po zostawieniu ich w lesie odeszła do domu rodziców. I że jest mu bardzo przykro za to, co zrobił. Szukał ich jak tylko mógł, ale nigdzie nie było po nich śladu. Dzieci kochały swojego ojca bardzo mocno, więc mu wybaczyły. Ale kolejna niespodzianka czekała na ich tatę. Oboje sięgnęli do kieszeni i wyciągnęli złoto i diamenty, które były w domu czarownicy. Ojciec nie wierzył własnym oczom. Wszystkie problemy ich rodziny zniknęły na dobre. I żyli długo i szczęśliwie. Dawno temu w odległej krainie żyli sobie sąsiedzi, którzy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Nazywali się Kaj i Gerda. Kaj i Gerda posadzili przed swoimi domami róże, które były symbolem miłości do siebie. Róże rosły razem z nimi. Pod koniec jesieni nadeszła zima i całe miasto zakrył śnieg. Podczas chłodnych zimowych wieczorów Kaj i Gerda mieli największą radochę podczas słuchania bajek opowiadanych przez babcię Gerdy. Skąd śnieg i mróz się wziął? Zapytała Gerda. Z bardzo daleka. Odpowiedziała babcia i zaczęła opowiadać historię. Istniało królestwo przykryte lodem i śniegiem. Królowa śniegu żyła samotnie w lodowym zamku, stworzonym całkowicie przez jej magię. Królowa śniegu była piękna i doskonała jak lód. Ale królowa śniegu miała złe serce i wiele cudów było schowanych w lodowym i zimnym zamku. Lodowe lustro było jednym z nich. To przez nie zła królowa śniegu widziała wszystko i wszystkich na świecie. Właśnie wtedy Gerda zobaczyła, że królowa śniegu obserwowała ich przez okno. Kaj, babciu, zobaczcie, to królowa śniegu. Jestem pewny, że to tylko zmarznięty kot. Babciu, czy królowa śniegu naprawdę może tu przyjść? Niech tylko spróbuję. Wrzuciłbym ją do kominka i by stopniała, zostając królową wody. Obserwując ich przez lodowe lustro, królowa śniegu słyszała, co powiedział Kaj. Więc chcesz mnie wrzucić do kominka i zamienić w królową wody. Ha! Lodowe iskry! Lećcie z moimi mocami! Znajdźcie tego chłopca! Niech jego oczy i serce będą moje! Niech wszystko, co widzi, będzie złe, a miłość z jego serca niech przepadnie! Królowa śniegu rozkazała swoim lodowym iskierkom. Nagle burza śnieżna uderzyła w dom Gerdy. Lodowe iskry szybko zmierzały w jej kierunku. Kaj z ciekawości otworzył okno. Gerda krzyknęła szybko. Kaj, nie! Ale było już za późno. A, moje oczy! Coś mnie ukuło w oczy! A, moje serce! Co się dzieje? W tym momencie klątwa królowej śniegu przeszła na Kaja dzięki lodowym iskierkom. Jego oczy i serce dźgnięte zmieniły go w innego człowieka. Gerda zapytała go, co się stało, ale Kaj nakrzyczał na nie. Nic mi nie jest, zostaw mnie w spokoju. To było dziwne. Kaj nigdy nie był tak niemiły dla Gerdy przedtem. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nagle zaczął się tak zachowywać. Niemiłe zachowanie Kaja trwało nawet następnego ranka. Kiedy Kaj wziął swoje sanki ze swojego ogrodu, Gerda zapytała go, gdzie się wybiera. A on znów był niemiły. Wskoczył na swoje sanki i odjechał. Gerda pobiegła za nim,
ale nie mogła go dogonić. Nagle znikąd pojawiła się królowa śniegu, a Kai zaczął podążać za nią. Gerda była zaszokowana i nie mogła nic zrobić, ponieważ oboje zniknęli jej z oczu. Królowa śniegu zabrała go do swojego lodowego zamku. Gerda spędzała dnie przed swoim oknem, czekając na powrót Kaja. Dni i miesiące mijały i skończyła się zima. Niestety, po Kaju nie było nawet śladu. Nie mogąc dłużej czekać, Gerda postanowiła, że weźmie lusterko, które dostała od babci, i wyruszy na poszukiwania jej drogiego przyjaciela Kaja. Odważna Gerda przeszła wiele dróg i spytała wielu ludzi, czy widzieli lub spotkali Kaja. W końcu dotarła do brzegu rzeki. Rozejrzała się, ale nie było tam nikogo, kogo można by było zapytać o Kaja. Zapytała rzeki, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nagle przyleciała do niej mewa. Rzeka na pewno ma odpowiedź, ale najpierw musisz jej dać prezent. Gerda wyciągnęła jej ukochany naszyjnik i położyła go na wodzie. Nagle wydarzył się cud i znikąd pojawiła się przed nią mała łódka. Gerda pomyślała, że to rzeka wynagrodziła ją za prezent. Jak tylko wskoczyła na łódkę, ta zaczęła płynąć sama. Łódka zawiozła ją na drugi brzeg. Tutaj był tajemniczy ogród, pełen kwiatów w kolorach tęczy. Gerda nigdy w życiu nie widziała tak pięknego ogrodu. Ale czegoś tu brakowało. Żaden z kwiatów nie miał zapachu. Po drugiej stronie ogrodu zobaczyła kobietę, która szła w jej stronę. Była właścicielką ogrodu. Witaj w mym pięknym ogrodzie, dziewczynko! Powitała Gerdę uśmiechem. I nagle zdała sobie sprawę, że znowu czuje zapach kwiatów. Bardzo przepraszam, że weszłam do pani ogrodu, powiedziała Gerda. Nic nie szkodzi. Chodź, kochanie. Cieszę się, że przyszłaś. Dawno nikt nie przybył do mojego ogrodu. Powiedz mi, co tu robisz całkiem sama? Gerda powiedziała, że szuka swojego przyjaciela Kaja. Zapytała, czy wie cokolwiek na jego temat. Ale staruszka odpowiedziała, że Gerda jest jedyną osobą, którą widziała. Naprawdę? W takim razie muszę już iść. Muszę znaleźć Kaja tak szybko, jak się da. Staruszka nie chciała, aby odeszła, więc zmyśliła kłamstwo. Powiedziałaś Kaj? Możliwe, że mogłam go gdzieś widzieć. Gerda powiedziała jej wszystko, ale kiedy usłyszała o królowej śniegu, bardzo się zmartwiła. Królowa śniegu? Niech ona się trzyma z daleka, zimna istota. Przez nią moje kwiaty nie pachniały przez lata. Nagle staruszka zachciała czesać włosy Gerdy. Gerda nie rozumiała dlaczego, ale staruszka nalegała. Mała Gerda zrozumiała, że miała magiczną szczotkę. Magiczna szczotka sprawiła, że Gerda zapomniała o wszystkim i została jej tylko radość. Staruszka nie była zła, zrobiła to tylko dla zabawy. Kiedy obudziła się ze swojego słodkiego snu, Gerda nic nie pamiętała. Nawet tego, jak się tu znalazła i dlaczego tu jest. Ale kiedy zobaczyła róże na kapeluszu staruszki, zaczęła sobie przypominać wszystko. Żadna magia nie jest w stanie przeszkodzić prawdziwej miłości. Gerda nie wiedziała, jak długo była w ogrodzie snu, ale wszystkie jej wspomnienia wróciły. Natychmiast zawróciła do brzegu rzeki. Łódź dalej tam była, ale nie wiedziała, gdzie się udać i co robić. Nagle kruk zaczął latać nad jej głową
tak jakby chciał coś przekazać, więc Gerda zaczęła za nim podążać. Podążała za krukiem przez chwilę, aż dotarła do lodowych mórz. Na samym środku był stary statek piratów, do którego poleciał kruk i wylądował na nim. Gerda podążała za krukiem przez lodowe morze, aż dotarła na statek. Więc tak dostanę się do zamku Królowej Śniegu? Statkiem pirackim? Na mostku pojawili się piraci, a jedna z nich podeszła do Gerdy. Dostaniesz się tam, gdzie my, czyli nigdzie. W tym czasie Królowa Śniegu chciała sprawić, aby Kai zapomniał o wszystkim, co pamięta. Udało jej się to w pewnym stopniu, jednak czegokolwiek by nie robiła, Kai nie zapominał o Gerdzie. Gerda? Ach, Gerda? Wkrótce twoje serce zamieni się w lód i nie będziesz nic pamiętał! Kiedy piratka dowiedziała się, że Kai jest więziony w zamku Królowej Śniegu, powiedziała Gerdzie, żeby lepiej o nim zapomniała, bo nie ma możliwości wydostania go stamtąd. Nie zapomnę, to mój najlepszy przyjaciel, muszę go uratować, odpowiedziała Gerda. Piratka nie rozumiała, dlaczego Gerda jest tak uparta. Właściwie to chciała się z nią zaprzyjaźnić i zostać razem na statku, ale Gerda była zbyt zdeterminowana, aby odnaleźć Kaja. Zrobię wszystko, aby go uratować! Z powodu braku przyjaciół, piratka doceniła upartość Gerdy i zdecydowała się jej pomóc. Następnego poranka piratka przyprowadziła Gerdzie renifera. To był najszybszy renifer w całym Śnieżnym Królestwie. I pokazała również Gerdzie drogę. Obiecaj mi, że jak dopadniesz tą lodową wiedźmę, to uratujesz też nasz statek. Obiecuję, przysługa za przysługę, odpowiedziała Gerda. Jadąc na reniferze, Gerda była w drodze. Najpierw musiała przemyśleć, jak mogłaby pokonać Królową Śniegu. Renifer miał jej pokazać, jak to zrobić. Po długiej podróży dotarli na biegun północny. Przywitał ich stary mędrzec. Więc w końcu przywiozłaś mi to lusterko. Gerda nie rozumiała, skąd mędrzec wie o jej lusterku. Nie zważając na nic, Gerda wiedziała, że przybyła do odpowiedniego miejsca, więc wyciągnęła lusterko i pokazała je mędrcowi. Mam pokonać Królową Śniegu tym? To jest magiczne lusterko. Pokazuje prawdę i tylko prawdę. Nawet jeśli jest ukryta gdzieś głęboko. Ponieważ nie ma nic silniejszego niż prawdziwa miłość, nasza prawdziwa siła pochodzi z miłości. Dzięki staremu mędrcowi Gerda dowiedziała się, kim była Królowa Śniegu. Jeśli potrafiłaby ujawnić prawdę, pokonałaby ją. Kiedyś Królowa Śniegu była dobrą dziewczynką, pełną miłości. Kiedy dotykała kwiatów, one zakwitały, a jej uśmiech był bardziej promienny niż słońce. Była wyjątkową i szczęśliwą dziewczynką o imieniu Lilia, ale wszyscy myśleli, że jest ona małą czarownicą i nie chcieli się z nią bawić ani z nią rozmawiać. Kiedy została całkiem sama, nie była już szczęśliwą dziewczynką. Zaczęła nienawidzić wszystko i wszystkich dookoła niej, aż pewnego dnia wypowiedziała życzenie. Niech wszyscy źli ludzie zamienią się w lód! Wtedy zbudowała zamek ze śniegu i żyła w nim z dala od wszystkich, samotnie, bez miłości i radości. Gerda dotarła do zamku Królowej Śniegu i weszła do środka. W rogu zobaczyła Kaja, który rzeźbił w lodzie. Jesteś tu! Znalazłam cię! Kai, to ja, Gerda! Nie pamiętasz mnie? Kai spojrzał na Gerdę, ale jej nie rozpoznał. Ha, jego serce, jak wszystko tutaj, zamieniło się w lód. Gerda nie przejmowała się tym, co mówi Królowa Śniegu. Zostaw go! On należy teraz do mnie! Ciebie również zamienię w lód!
uda ci się. Kaj! Kocham cię! Kaj powoli zaczął sobie przypominać. Gerda? Tak, teraz pamiętam. Wściekła królowa śniegu strzeliła różdżką z prędkością światła i rzuciła lodową klątwę. W tym samym momencie Gerda wyciągnęła swoje lusterko i trzymała jak tarczę. Kiedy klątwa uderzyła w nie, po prostu zniknęła. Nadszedł czas. Królowa śniegu spojrzała w lusterko Gerdy i nie widziała tam swojego odbicia, tylko twarz małej dziewczynki o imieniu Lilia. Nagle królowa śniegu powróciła do jej prawdziwej postaci, małej kochanej Lilii. Bardzo ci dziękuję. Teraz wiem, kim naprawdę jestem. Znów jestem wolna. Żegnajcie! Kaj i Gerda spojrzeli na siebie z uśmiechem. Od teraz nigdy nie będą się rozstawać i będą zawsze razem. Dokładnie tak, jak ich róże posadzone w ogrodach przed domem.